What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you ride home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. Krystyna trzyma w łapach pięknego pstrąga tęczowego. Klasa złota. Ja wiem, że to nie diamentowy, nie ma co od razu tak i tego. Najważniejsze, że jest. Jest piękny, jest duży, jest złapany w grze multi. Skąd o tym wiemy, że złapaliśmy go w grze multi? Jak żeście przed chwilą widzieli, bardzo szybko słońce zasuwało nad naszą głową. I to jest normalna sprawa, ciąg dalszy. Ale nie przejmujcie się tym. Połówcie chwilę rybę i będzie wszystko ok. Ale najważniejsza sprawa jest jedna. Jest bardzo ważna łatka. Ja nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły wszystkiego, co jest, bo to nie o to dzisiaj mi chodzi. Ale jedna łatka, która na pewno bardzo, ale to bardzo Wam się spodoba. Wejdźmy do gry. Było przed chwilą pięknie w tym miejscu, gdzie jestem. Jest teraz niestety lekko ciemno, ale to normalna sprawa, bo słonko szybko poszło w siną dal. Ale zwróćcie uwagę na jedną sprawę. Rzucę sobie spławikiem. Delikatnie tam gdzieś mniej więcej. O, w te miejsce. Będę patrzył na niego. I zrobię sobie coś takiego. Powiecie, kuźwa, to jest niemożliwe, jak to dali zuma. Tak. Dzisiaj, 22 listopada roku 2022, kilka miesięcy po premierze, grze Wędkarz dali zuma. Niektórzy będą lali ze śmiechu i na pewno za chwilę zaczną się przewracać. Przewracajcie się dalej. Ale ja się cieszę, bo dali zuma i faktycznie zupełnie inaczej się łowi. To jest opcja, która na pewno wielu, wielu, ja również i Krystyna, która łowi w tej gierce, i ja, Stanisław, również żeśmy bardzo na tą opcję czekali. Jest to opcja chyba jedna z najważniejszych, jaka miała być, bo teraz bazuję już na tym, co widzę. I ten podgląd tego spławika, który z prawej strony widzę, podobno będzie można wyłączyć. Znaczy już można chyba wyłączyć z tego, co wiem. I zaraz to i sprawdzę. Na razie poczekajmy chwilę na rybkę, zobaczymy, czy weźmie. Wziąłem przed chwilą, zapałem tego pstrąga klasy złotej w tym miejscu. Będę chciał złapać jeszcze jednego, ale zanim do tego dojdziemy, wezmę jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, co tutaj mamy. Jest tutaj coś takiego. Mogę się przywitać. Cześć, uszanowanko. Hej, siema. Dzień dobry. Muszę już iść. Do widzenia. Zaraz wracam. Cześć, do zobaczenia. Przyjemna sprawa. Na razie z nikim nie gadam, a zauważyłem tam w oddali falę jakąś dużą. Wystraszyłem się i mówię, Boże, jak tu jakaś duża ryba płynie do nas, a to wędka jest nie za ogromna, to przecież mnie rozerwie. Było widać faktycznie rybę teraz, jak tutaj skoczyła blisko na tym zoomie. Jest tutaj wiele opcji pododawanych w nowej aktualizacji, która weszła dzisiaj. 22, chyba się nie mylę, poczekajcie, zerknę. 22 listopada rok 2022, roku nie byłem pewny. Dzień i miesiąc to pamiętałem. Jest wiele opcji, między innymi również jest opcja taka, że poprawili grafikę, która coraz lepiej wygląda, poprawili też żyłki w castingu, bo jak wiecie, żyłka w castingu była wystająca ponad przylotki i wielu wędkarzy, ja również tego nie byłem zadowolony, inne w castingu, castingiem nie łowiłem. Druga opcja to jest taka, że podobno można wyłączyć zatnij, chyba, nie jestem dokładnie pewny, na Steamie macie wszystkie informacje, jakby co, czytajcie. I kombinujcie. Ja dzisiaj zajęłem się tylko i wyłącznie tym spławikiem. Postanowiłem sobie, że złapię tutaj tą rybę na ten spławik, ale jak widzicie, niestety nie mamy żadnych efektów, bo ryby po prostu tutaj nie ma. Spróbujmy. Gdzieś indziej.
To jest niewielkie jeziorko, które ostatnio żeśmy obławiali tutaj, tak schowane, można powiedzieć, gdzieś w górach, gdzieś gdzie są duże drapieżniki, koty, które mogą, jak was dopadną, to wyrwą nogę. To normalna sprawa, nie przejmujcie się tym. My spróbujmy teraz tutaj. Grunt dałem 50, chyba trochę za duży. Damy 0,3 i rzućmy teraz o coś takiego. Teraz znowu tak, wędkę do dołu i zoom. Mówią na to skupienie. No to ja się skupiam daleko, patrzę w monitor, a Kryśka jest nad wodą. Przygląda się temu spławikowi. Patrzcie, jak płynie ryba, jakaś skoczyła. Nie widziałem, co to była za ryba. Widziałem tylko, że wykonała bardzo mocny skok. Chyba pstrąg z Colorado. Bo na tym akwenie, tutaj, w tym niewielkim akwenie, tutaj daleko gdzieś w górach pływają, właśnie tu, złote pstrągi z Colorado. Podobno są rewelacyjne, w smaku oczywiście, ale niestety zakaz spożywania. Jest ich niewiele i kazali pilnować, aby nikt tutaj nie kłusował. No dobrze, teraz czy on weźmie? Nie wiem. Generalnie tutaj brań za dużo nie ma na tym akwenie, ale jak stoję, to jednak wolałbym coś fajnego złapać. Złapałem przed chwilą właśnie tego złotego pstrąga. Tutaj ja teraz planuję złapać mniejszego pstrąga. Z Colorado, na spławik, patrząc na zooma. Poczekaj. Oczywiście to wcale nie będzie takie proste. Ryby jest mało w tym rejonie. Ale czekaj. Spokojnie. Złapię go. Tylko trzeba poczekać. Jak nie ma tu, pójdziemy dalej. Weźmy teraz zoom, oddalmy. Zobaczmy, jak ten zoom działa. Czy działa to dobrze? Dobrze. Ja bym był ciekawy, czy można jeszcze reagować odległość, czyli zrobić zoom większy, mniejszy, ale to już jest pierdoła. To jest za przeproszenie. Muszę już tak gigantycznie uwagi na to zwracać. Na tą chwilę nie muszę. Widziałem, że teraz skoczył do góry jakiś niewielki pstrąg, chyba tęczowy. No, one tutaj skaczą. One oglądały ostatnio skoki narciarskie i wiedzą, że sezon się zaczął w zasadzie. Zaczynają pokazywać nam, że one też lubią i umieją skakać. W każdym razie to już jest taka pierdoła i na to bym się aż tak mocno, na to nie zwracał uwagi. Bardziej bym się zajmował tym, że już dali tego zooma i naprawdę ten spławik zupełnie inaczej wygląda. No dobrze, nic nie bierze, to nie będziemy marnować czasu, bo szkoda tego czasu. Wyciągniemy przynętę. Wejdźmy do menu, tylko to nie wiem, czy tutaj jest, czy tu. Wejdźmy sobie tu i opcje. Co tu możemy zrobić sobie? Czy można coś nowego wyłączyć, czy nie? Dostępność, ułatwione zarzucanie. Wyłącz opcję ułatwionego zarzucania, dzięki któremu zarzucanie odbywa się przy pomocy przycisku. To mało istotne. FSX brania. Włącz lub wyłącz efekt dźwiękowy towarzyszące komunikatowi zatnij. Wskaźnik brania. Zmień wygląd komunikatu zacinaj. Wyłączam to minimalny lub wyłączony. Zróbmy i zobaczmy, jak wygląda minimalny. No dobrze. Wspomaganie, cumowanie łodzi. To niech se będzie. Efekt niestabilnej kamery. Włącz lub wyłącz efekt niestabilnej kamery podczas rozgrywki. Niech będzie niestabilna. Pole widzenia. Włącz kłócanie przyciskiem. No w sumie ja rzadko kłócam. Jednostki miar. Napisy. Napisy niech sobie będą. I to chyba wszystko. Czyli włączyliśmy sobie teraz minimalny system zatnij. No ale musi coś wziąć, żebyśmy go sprawdzili. Spróbujmy teraz gdzieś tu, bo widziałem jakoś rybę. A jak nie, to pójdziemy tam, gdzie ryb jest więcej. Na razie spławik wydłużył się. Był pod wodą przy rzucie. Teraz przyglądajmy się, jak to będzie wyglądało. Ja sam osobiście muszę wam powiedzieć, że nie testowałem tego jeszcze. Dopiero co zładkowałem. Sam przy was patrzę, jak to wygląda. Czyli daliśmy teraz minimalny jakaś informacja o zatnij. Można wyłączyć jeszcze dźwięk. Ale musimy w końcu mieć jakiś też wskaźnik, kiedy ciąć. Nie wiem, jak to wygląda teraz ze spinem. My na razie bazujemy na spławiku. I w sumie nie wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądało. No właśnie, na razie przyglądamy się. Jak nie, idziemy dalej. Ten akwen wykańczę. Ale tu jest złoty pstrąg z Colorado. Właśnie, ale nie chcę wziąć. Dupa, nie ryba. Czekamy. No dobrze, to co? Chyba wystarczy. Musimy teraz iść tam, gdzie jest ryba. Zrobiliśmy teleporta. Tam niestety brań żadnych nie było, bo tam trzeba pewno dłużej postać. A my nie mamy czasu ani chęci dzisiaj na jakiej stanie. My się przyglądamy, jak pięknie tam dymią z kominów, powiecie. A gdzie ekologia, kurwa? Spokojnie.
To jest dym ekologiczny, nie ma co panikować. Na razie chodźmy rzucić, musimy coś złapać na ten spławik, aby wiedzieć, jak to wygląda. Weźmy wędkę, zobaczmy, czy na wędkę co teraz jest. Jest taki robak, trochę spory, ale zobaczmy, czy coś weźmie. Rzućmy gdzieś tu. Spławik wylądował. Teraz zbliżenie. Widać spławik. Spławik jest niewielki, to jest spławik taki, na który łapiemy niewielkie ryby. Między innymi jakieś sieje, strągi tęczowe czasami, ale też takie nie za duże. Jakieś wasy. Jakiegoś pstrąga z Colorado. Zobaczcie, ryba podpłynęła do spławika. Znaczy pod spławikiem. Widzieli wy? Nie było zatni. Ale jak to wyglądało? Sam już nie wiem. Czekaj. Teraz sam nie wiem, co się dzieje. No ale było widać, że była branie ryby. No i nie było zatni. Ale jak to teraz działa na spinie? Dobre pytanie. Spinany nie będę teraz brał swoje ręce. Nie, oglądałem mecz, ciągle mam wstrząsy. No dobrze, mamy basa wielkogębowego i to klasa brązowa. No bo niższej już nie ma. Ale świetnie to wyglądało. Czekaj. Dobra, rzucam jeszcze raz. Teraz tak, zbliżenie. Spławik się wynurza. Widać go elegancko. Teraz przyglądajmy. Specjalnie mamy też mały grunt, żeby widać tutaj rybę. Nic na razie z tym nie kombinujemy, bo to nie jest naszym celem. Nie, my obserwujemy tylko dzisiaj, jak działa spławik i ten system zatni. Ryba spławik wciągnęła. Tutaj pokazało mi się coś na tym, co mam jeszcze widoczność spławika. To można chyba wyłączyć tę widoczność spławika. Odetnij żyłkę, wyłącz skupienie, ale hamulec, żeby było widać. No właśnie, hamulec muszę widzieć, żeby wiedzieć, co się dzieje. W sumie też nie muszę widzieć. Tego to jeszcze nie wiem. Na razie obserwujmy, zobaczymy, czy coś tutaj weźmie. Jak nie, to znowu idziemy dalej. Źle, żeśmy trafili, ale to normalna sprawa. Jak wchodzimy do multi, to od razu jest ciemno, bo chmury latają, deszcz pada, a ostatnio nawet widziałem, jak wrony atakowały wędkarza. Tak było. Spokojnie. Niestety wszystko dobrze, tylko że dzisiaj wchodzimy w miejsca, gdzie nie ma brań, ale pora taka jeszcze do bań. Pójdziemy jeszcze dalej kawałek, spróbujemy coś zobaczyć. Obserwuję, czy coś podpłynie. Bo bardzo zainteresowało mnie ten system braniowy. Oddalam, czekaj, widok. Coś widziałem, że płynęło w stronę spławika. Dałożyłem na razie robaka i z tym robakiem tak kombinuję. Chociaż tutaj można kombinować też czymś innym, może na jakiegoś drapieżnika. Ale znowu ja nie chciałbym dzisiaj walczyć. Czekaj, wyciągnijmy to i chodźmy jeszcze kawałek dalej. Ale dobrze to wygląda. Dobrze, ja tylko zerknę teraz na Huda. Czy ja mogę sobie od razu przy okazji sprawdzimy następną rzecz? No bo wydłuży nam się odcinek, bo jednak widać, że tu muszę zapaść rybę, żeby bardziej pokazać. Chodźmy jeszcze raz do opcje. Czekaj. Kontroler, dostępność. Wideo. Dźwięk. Rozgrywka. Tu mamy widoczność wszystkiego, tak? Włącz komunikator o złowionych rybach. To wszystko tutaj gra. Tutaj nie musimy kompletnie nic ruszać, bo to jest dobrze. Tu jest jeszcze jakiś czat, chyba nie wiem, czy można mi ze sobą pisać tak, czy nie można. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Wideo tutaj ruszać nic nie trzeba. Oni poprawili tutaj jakość, lepiej faktycznie jest, ale co, jak, to wam jeszcze nie powiem. Dobra, tego nie. Kontroler. To tutaj nie musimy ruszać. Myszka i klawiatura. Huda muszę wyłączyć. Częściowo chociaż. Dobra, później się tym zajmę, bo na razie nie widzę. Jak wejdę w Apex Connect, ustawienia. Konto, polityka, odłącz konto, status. Jestem online, znajomi, no, ciągle mi szukają. Dobra, wracamy do łowienia, bo widać, że tutaj na razie nie wiem co jak, ale z Hudem się zajmę. Jest tutaj samochód, przydałoby się go wziąć, żebyśmy szybciej dojechali. Nie jadę. Piłem. Piłeś? Nie jedź, pamiętaj o tym. Rzućmy sobie teraz tu. Złe miejsce, byłoby lepiej stamtąd. W sumie i tak, czekaj. Wieczór jest piękny, chociaż ja zawsze pragnę wam pokazać, że tak powiem, dzionek, ale zawsze jak wchodzę do gry na krótkie spotkanie, to pamiętajmy o tym, ciągle jest nocka. Rzućmy sobie gdzieś tu. Teraz tak, spławik wylądował, a my pięknie zooma na spławik. Przyglądajmy się. Poprawiali chyba też i wodę, zauważyłem już lekkie różnice, ale muszę tutaj trochę dłużej teraz posiedzieć, żebym następne rzeczy rozstrzygnął, co oni tutaj takiego pozmieniali. To wymaga chwilę czasu. Na razie głównie mnie zainteresował ten spławik i to mnie w zasadzie wkręciło, bo po pierwsze mogę na niego przyglądać się z bliska.
To mi się podoba jak cholera. Po drugie, wyłączyłem opcję zatnij. To już w ogóle mi się podoba. Tylko co dalej? Jak na spławik? Jak na spina? Czy to dobrze wygląda? Tego na razie na tą chwilę nie wiem. Niestety trafili my tak, że niestety brań nie ma. No właśnie i tu jest cały problem. Czy tu jest w okolicy szczupak? Zaraz go chyba i poszukam, bo widzę, że na ten zestaw to my będziemy łapać, łapać i łapać i nic nie złapiemy. Dobra, spadamy stąd. Chciałem wam pokazać, jak działa spławik, a niestety trafiłem, tak trafiłem, że ryby nie ma. No i teraz weź, bądź mądry, pij wiersze. Drugi raz mi się nie chce wchodzić, bo zajmę się swoją robotą. Czekaj, tam jest coś daleko. Rzućmy sobie tam. Nie dorzuciłem jak chciałem, to nic, zoom. Ale dobrze to wygląda, ten spławik mi się podoba, ten zoom dobrze jest zrobiony. Widoczność jest idealna tego spławika. Teraz możemy oczywiście dobrać sobie spławik lepiej, żebyśmy go lepiej też widzieli, bo pamiętajcie o tym, że spławików jest wiele. Największy jest ten bomba, jak zakładacie żywca na przykład, albo butelkę na haczyk. No, możliwości jest, tych spławików jest kilka, znaczy może nie tak dużo, ale kilka jest. No i oczywiście liczmy na to, że w następnych aktualizacjach dodadzą też i następne. Ciągle teraz myślę i zastanawiam się, że chcę zobaczyć, jak to wygląda jeszcze raz te branie. Niestety nic nie bierze. Chyba będę musiał zmienić przynętę na co? Na coś innego. No właśnie. Czekaj, widzę rybę czy nie widzę? Nie, chyba złudzenie. A jak ściągam to też zooma nie muszę robić, zmieniać, czyli mogę holować przynętę i spokojnie mi się dopiero oddala. Dobra, to też jest dobra sprawa. Założymy coś innego, bo widać ewidentnie, że w tym miejscu na to, co polujemy, za Chiny ludowe nic nie złapiemy. Co założymy? Weźmy sobie coś, co jest w zasadzie pewniakiem. No niby tak, weźmy sobie rybkę, syru do przodu, zoom i teraz patrzmy. Teraz muszę powiedzieć, że większe emocje czuję, dlatego że czuję, że widzę teraz, jak będzie brała ryba blisko. Znaczy teraz jeszcze nic nie bierze, ciągle nic nie bierze. No bo ja chciałem pokazać spławik, jak wygląda, no to nic nie bierze. To normalna sprawa, zawsze człowiekowi wiatr w oczy. Myślcie, jak jest. Świat to dżungla. Musi coś większego podpłynąć. O, czekaj, nie wiem, czy zauważyłem cień, a może i nie widziałem cienia. Coś mi się wydało, że widzę, ale w sumie sam nie jestem pewny. Teraz jak wyciągnąłem opcję zatnij, to też nie wiem dokładnie jak reagować. No przyglądam się na to wszystko, niestety nic nie widzę. To co? Musimy iść dalej chyba, bo tutaj chyba nie ma żadnej ryby na to, co je łapię. To może przywitam się z kimś, no, ale nie ma do kogo. Powiem cześć, no to napiszę do wszystkich, czekaj. O, widzicie? Napisałem cześć i teraz ktoś może mi odpowiedzieć. Czyli to tego rodzaju czat jest, na to wygląda. A kiedy wprowadzą jakiś, że będzie można pisać normalnie? Ty, stary, a ile ty masz lat? Ja 2. Nie, przepraszam, 20. Nie, ja 19. No, nie wiem, tego nie sprawdzałem. Na razie wiem tylko, że działa to. Dobra, faktycznie trzeba złapać rybę, a my się bawimy w coś. Teraz zobaczcie, ktoś odpisał hej. No to elegancko. I tak tworzą się przyjaźnie. Podpłynął tu jakiś niewielki bas, ale ja widzę jakiegoś większego basa w tym momencie, kiedy ja założyłem coś innego. Czekaj, założę to. Rzucać blisko mogę, tylko że jaki jest sens rzucać blisko, jak ja chciałem zrobić zooma? No na bliski może też da radę zrobić zooma. Da. Zobaczcie, jest to fajnie zrobione, bo rzuciłem teraz blisko i zoom jest odpowiedni, czyli widzę niewiele. Widzimy teraz, jak ryby podpływa do tego naszego żywca. Boże nie, to do robaka. I teraz patrzmy, bo nie wiem jak zaciąć. Gubię się. Bam! Już wiem. Już wiem jak zaciąć. Znaczy wiem kiedy. Ale jaja. Bas brązowy. Są tutaj basy, ale one tak biorą dzisiaj jakby chciały. Nie mogły. Źle żeśmy trafili, ale to nic. Przy okazji więcej zobaczycie. Pływa jeszcze jeden. Spróbujmy. Chociaż ja chciałem tego zooma dalekiego, żebyście widzieli bardziej jak to wygląda. Ale i to wygląda nieźle. Chociaż ten spławik trochę tak jakby stał, lewitował w powietrzu trochę, można powiedzieć. Zobaczcie, widać znowu jak płynie bas. Teraz przyglądajmy się znowu na te branie. Czekaj, czekaj. Jestem skupiony. Mam? Mam. To jest wyłączone pośrednie. A jak wygląda wyłączenie pełne? No dobra. Wiem, że mała gęba, to jestem zadowolony. Jak zapię małą gębę, muszę wam powiedzieć zawsze od razu. Mam pikawe serca. Większą.
bo tak w ogóle nie mam. Nie, tak też nie mam. Nie, wszystko jest okej. Ciśnienie ma ostatnio mi badali. Mówili, że serce jak dzwon. Ale mówili, odstaw pan tą wódkę. Zostawiłem. Tylko od poniedziałku do piątku. W weekendy ani grama nie ruszę. Teraz spokojna sprawa jest taka. Bierze nas, płynie następny bas. Poczekajcie, spokojnie. Musimy teraz jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Muszę nad tym pomyśleć. Gdzie to było? Wskaźnik brania minimalny. Włączony, minimalny, wyłączony. Czekaj, zastosuj. Wskaźnik sumowania. FSX brania. Efekty dźwiękowe. Aha, dźwiękowe to niech będzie na razie. Pole widzenia. Dobra. To niech będzie na razie. Tu widziałem gdzieś basa, tylko jak ja siedziałem w menu, to ten bas może uciekł. Spokojnie. Zróbmy teraz tak. Mamy wyłączony w ogóle. Jak teraz to rozegrać? Tutaj mi się pokazało takim, na tym kółeczku, gdzie jest pławik, tak jakby coś, co mi podpowiadało takie na żółto, że mam zacinać. Jak teraz zrobić? Nie wiem, ale po pierwsze musi wziąć ryba. I to jest, jak widzicie, dzisiaj dosyć trudne, dlatego że ryba jest, ale robi nas z balona. Nie chcę podpłynąć i brać agresywnie i niestety gubimy się. Może gdzieś indziej pójdziemy, zrobimy daleki zoom, jak mamy sprawdzić. Tak, dobry pomysł. Spadamy stąd. W takim razie gdzie? Proponuję gdzieś, gdzie jest baza. Baza jest tu. Idę do bazy. Wylądowałem w bazie. Czy w bazie się coś zmieniło? Nie wiem, nie widzę. Na razie nic, żadnych zmian nie widzę. Powiecie, czy jest znowu dalej Sylwia. Jest. Nie gadajcie z nią zbyt długo i starajcie się unikać kontaktu wzrokowego. Ona ciągle szuka partnera dla siebie. Niestety problem polega na tym, że naprawdę może być ciężko. Uważam. Żaden kontakt wzrokowy. Jakbyś był w niektórych krajach turystycznych. Nie wolno patrzeć im w oczy. Nie wolno. Sprzedadzą ci wszystko. Spróbujmy tu. To na co mam. Grunt 02, a niech sobie będzie. Co ja tu mam? Robaka. A niech sobie będzie. Rzućmy dalej. Trzeba testować wszystko. Teraz tak, mamy wyłączone w ogóle. Dajmy zooma. Spławik widzę, ale trzeba by sprawdzić jeszcze inny spławik. Zrobimy to, ale w innych odcinkach. Wydłuża mi się, a ja idę zaraz na mecz. To powiedzą, co, w Katarze jesteś? Nie. Ale mam nowy, duży telewizor. Czuję się, jakbym siedział na trybunach. Nie widzę ryby. A mówili, że zwiększyli ilość ryb. Znaczy, nie, tego to nie mówili. Oczywiście, teraz ten przycisk zatnij wyłączony, to jest bardzo fajna sprawa, ale nie jestem pewien, czy lepsze jest wyłączenie całkowite, czy zostawienie takiego częściowego. Tego wam nie powiem, bo to trzeba naprawdę trochę połowić, czyli musiałbym teraz z godzinkę, półtorej potrenować to, żeby wiedzieć, co na pewno jest lepsze. No bo tego jakby nie było na tą chwilę, nie wiem. Faktycznie ten zoom poprawia. Zobaczmy, chyba płynie ryba do spławika, tak mi się wydało. Ten zoom to jest rewelacyjna sprawa, znaczy bardzo fajna. Te wyłączenie spławika zatnij jest świetne, to już jest naprawdę przyjemne. Tylko teraz dojście, czy jest najlepsze, czy lepsze jest wyłączone całkowicie, czy minimalne. No tu rodzi się pytanie, na które wam dzisiaj niestety nie odpowiem. Co to było? Ona chciała zaatakować, a ja wam powiem, że ja wyrwałem jej z pyska. No to i dobrze. Za długo się zastanawiała, a ja nie mam czasu na to, żeby z nią gadać. Czy poprawili tutaj graficznie mocno? To tego też nie wiem, ale coś nad tym było robione. Ta gierka coraz lepiej wygląda. Jako, że operuje, jak wiecie, na PC-cie mocnym dosyć. Na dzień dzisiejszy to mogę powiedzieć, że dosyć mocnym, bo już absolutnie nie mogę powiedzieć, że mocnym. Mocno, bo to te 40 kartki zabiły sprawę. Ale w każdym razie on jest mocny. Jak wiecie, na dzisiejsze czasy mocny PC to mocny PC. W każdym razie wygląda to coraz lepiej i na pewno wizualnie robi to na mnie wrażenie. Ona oczywiście, mógłbym śmiało ją odpalić na tym PC-cie, na tym moim PC-cie, monitorze moim głównym, czyli format 21:9, ale już jak wiecie, mówiłem wam ostatnio, w zasadzie na razie zrezygnowałem z tego PC-ta, dopóki nie wymienię kartę. Albo 4000 wstawię którąś, albo 5000. Decyzji jeszcze nie podjąłem. I na razie się zastanawiam, dlatego na razie gram na 2K. Monitor 2K posiadam bardzo dobrej jakości, z dobrą matrycą, także widzę rewelacyjnie. Do PC-ta to jest w zasadzie taka podstawowa z tych dobrych jakości. Także tutaj graficznie jest dobrze. Czy coś poprawili mocno? Nie wiem, muszę się temu przyjrzeć. Muszę też sobie zobaczyć dokładnie na Steamie, co oni takiego zrobili, żebyśmy mieli większe rozeznanie, co i jak się tutaj dzieje. Widzę, że się tutaj nic nie dzieje. Ja chciałem złapać rybę. No właśnie, i teraz jak chciałem złapać rybę, to nic się nie dzieje. Może mniejszy haczyk dać. Nie. Ja chciałem większego basa. Jak duży? 8 kilo.
Czy coś zmieniali z braniami? Może być. To tutaj też jest sprawa taka dosyć otwarta. Ja mam chyba haczyk jednak dosyć spory. Poczekajcie. Chyba szóstkę. Ten szóstka haczyk powoduje, że jednak będzie mniej brało ryb. Też się z tym zgadzam. Kombinowałem coś innego z tym haczykiem. Haczyk 6 jest bardzo fajny, ale niestety też powoduje różne nerwowe sytuacje. Zbierzmy sobie tak i dajmy tutaj mniejszy. Czy mam inne spławiki? Nie mam ze sobą innych spławików. Szkoda, bo bym sobie zmienił innego, ale ja sobie później wezmę inny i potestujemy sobie inny. Jaki damy haczyk? Damy siódemkę. Jak damy siódemkę, możemy od razu dać sobie tą przynętę, a ta przynęta powoduje, że będzie więcej brania. Tak, bo nam chodzi teraz nie o wielkie ryby, a o to, żeby zobaczyć, jak to fenomenalnie działa. Ustanę sobie tu. Dlaczego? Nie wiem, ale rzucę na drugą stronę tych liści i teraz sobie zrobimy zooma w grze wędkarskiej. Wędkarz. No ryby nie ma, wiem. Ale to też dobrze, no bo w sumie jakby brała cały czas też niedobrze. Tylko teraz akurat wolałbym, żeby brała. Trzeba będzie pójść jeszcze dalej, no bo w sumie muszę się przyjrzeć temu, jak wygląda mocno te brania. Niestety nie mogę się przyjrzeć. Przyglądam się wodzie, czy widzę rybę. No nie. To gdzie idziemy? Czekaj, może tam, gdzie jest coś większego, no ale coś większego, to teraz walczyć trzeba. Też nie jestem na to przygotowany, no ale nie mamy wyjścia. Wyciągamy przynętę. No i znowu zmiana terenu, ale tak bywa. Teraz właśnie dobre pytanie, jeszcze coś grzebali jeszcze w rybach? No to znowu muszę posiedzieć trochę i na to popatrzeć, ale przeczytam też dalej, co oni tam pisali. Nie będę brał łódki, a przy okazji sobie też pobiegamy, bo zawsze wizualnie to też jest następna sprawa, na którą można się przyjrzeć, czy coś robili. Zmniejszyłem szybko haczyk też pewnej wędce, którą tutaj rzucę, tak dla pewności, żebym wiedział, że coś weźmie, no ale znowu nie bierze. Co się kuźwa dzieje? Nie wiem, nie powiem wam. Na razie biorę wędkę, przyglądam się, zauważyłem niewielkiego basa. Chciałem zarzucić inną wędkę, ale na razie zarzucę tą. I zobaczymy, czy coś na to nam weźmie. Teraz tak. Zoom. 22 listopada, rok 2022. Wędkarz. W związku z tym, że basa widziałem... O, czekaj! Co to? Szczupak, szczupak. I teraz co? Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, spokojnie. Szczupak bierze. Ale jaja. Dobrze to wygląda, kuźwa. Dobrze to wygląda. Można całkowicie wyłączyć. Było widać ten spławik, jak ten szczupak brał. I naprawdę dobrze to wygląda. Tylko, że teraz tak. Musiałbym dłużej tym połowić, żeby widzieć naprawdę, jak to dobrze wygląda. Ale jeszcze jedna rzecz. Musiałbym rzucić spina. Żeby wiedzieć 100%, jak wygląda system zatni. Na razie szczupak nie chodzi nam o tego szczupaka, ani o twarz Krystyny. Dobrze wygląda, jest ciągle atrakcyjną dziewczyną. Zostawmy ją w spokoju. Teraz tak, zostawmy tego też czata. Weźmy sobie wędkę tą, bo ja muszę zobaczyć, jak to wygląda na spinie. Co ja tu mam założone? O, taka obrotówka. Nie mam coś śmiejszego? Jakiegoś pewniaka? Co tu jest? Szóstka? Popper? Szóstka? Może popper? Ale widziałem tam basa, czekaj, daj tego popera. Spróbujemy na tego popera, rzućmy sobie przed siebie. Coś tam się w wodzie kręci. Chociaż na razie muszę powiedzieć, że głównie będzie mnie interesował ten spławik. Ale teraz jak wygląda zacięcie na wędce spinningowej? Tego nie wiem. Holuję przynętę, coś płynie do przynęty. Tak, działa to dobrze, działa to dobrze, ale... Faktem jest jeszcze jedna strona medalu. Jak będzie wyglądało zacięcie w nocy? Często, gęsto zacięcia w nocy, znaczy czuć coś na padzie, mamy sygnał dźwiękowy, to wszystko. Tutaj, ale tutaj bazowałem na widoku, że ryba płynie. No ale znowu ciągnąłem przynętę powierzchniowo. Co będę, jak będę ciągnął przynętę pod wodą? No, tutaj maska, rurka do opływania i wtedy możesz ryzykować. Zauważyłem pięknego basa i szybko zmienię sobie wędkę na tą. Na tą ja chciałem, czy tą? Nie, chciałem tą. Dlaczego? No bo pływał ładny bas. Jak ładny? Nie wiem, ale pływał bardzo blisko, czyli rzucę bardzo blisko i zobaczymy, czy wróci. Teraz tak. Jest spławik w wodzie, ja robię zooma. Wędkarz. 22 listopada, rok 2022. To nie jest śmieszne. Naprawdę jest nieźle. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. Sęk w tym, że jakoś mało ryby bierze. Dlaczego? Kłusownicy żaleją. Zorganizowana grupa podobno wyjebała... Przepraszam. Wyrwała z wody sporo ilość ryb. No...
Mogę teraz całkiem... Możemy już zakończyć w zasadzie robienie cyrku, a teraz przejść do takiej normalnej sprawy. Jest dobrze, dobrze jest. Widzę, że jest naprawdę duża poprawa i podobać mi się podoba. Ten zoom i ten spławik robi już na mnie furorę. Poprawili tutaj żyłkę również w castingach. To akurat sprawdzę sobie później i zrobię odcinek na temat tego, czy jest to prawdą, czy nie. Bo na tą chwilę wam tego nie powiem, bo już nie mam czasu. Idę za chwilę na mecz w Katarze, nie jestem. Zresztą bym nie pojechał. Nie, wolę pojechać na Teneryfę jakby co. Ale telewizor sobie włączę i przyjrzę się, jak to wygląda. Przydałoby się nam jeszcze złapać jedną rybę, dlatego jeszcze wyciągniemy sobie tę wędkę. Ale pięknie tu woda wygląda, co? Naprawdę mi się bardzo podoba. I weźmiemy wędkę tą drugą, gdzie mam założone akurat coś, co może nam wziąć. Nie wiem, czy może, ale rzucę. Sprawdzimy. Tam akurat zauważyłem ruch wody w oddali. Jesteśmy w pięknym miejscu. Robię zooma. Wędkarz, 22 listopada, rok 2022. Grunt niewielki. Ten zoom podoba mi się. To jest taka podstawowa sprawa. Niektórzy będą się śmiele po takim czasie dodali. Fakt. Oni się muszą trochę poduczyć, ale się uczą. A co najważniejsze, coraz lepiej to wygląda. Ja myślałem, że tutaj też będzie informacja na temat tej nowej mapy, która ma dojść. Bo tutaj ta nowa mapa jeszcze, to będzie gitara. Często gęsto gracze się też pytają o karpiówki. Pamiętaj o jednej sprawie. Widzisz tutaj karpia? Jak będą dodawali, tak jak w Fishing Planet, jak dodawali... Co to, kuźwa? Okoń, ale ładny, kuźwa, to jest chyba ten. Czekaj. Ja nie wiem, czy to nie diament. Złoty to na pewno, ja lubię okoń, jak jest większy. Ale ja nie wiem teraz, czy on nie odpłynie, jak ja rzucę mu drugą wędkę. Co za bydle, nie ryba. Zdenerwowany jestem. Czekaj, gdzie druga wędka? To jest ta? To jest ta. Co ja tam mam założone? To, co trzeba? No, niby tak, czekaj. On był gdzieś tu, no mniej więcej. Rzucę szybko. Grunt niewielki, ale cholera wie, co się wydarzy. Teraz tak, zrobię zooma. Gdzie jest okoń? Nie widać. Szukaj. Jest z lewej strony. Nie, to nie okoń. A jeżeli nawet, to jakiś wypierdek mamut. Dobrze, dojdźmy do sedna sprawy. Przyglądajmy się na spławik, ja będę myślał dalej o zacięciu, ale dojdźmy do sprawy. Fishing Planet tak samo, grunty doszły, jak wam dodali. Wtedy ja też grałem bardzo dużo Fishing Planet, zresztą. To wtedy jak doszły akweny, gdzie grunty były potrzebne. No i oczywiście się rozpleniły od razu na wszystkich akwenach, można było łowić, bo zrobili na grunty. Tutaj nie ma na razie i jest sądzę. Grunty będą wtedy, jak będą dodane akweny, gdzie będą potrzebne gruntówki. Karpiówka? Mogą dodać, ale czy w najbliższej przyszłości? Nie sądzę. Nie sądzę. Sądzę na razie, że będzie rozwijane przez długi czas wędkarstwo spinningowe i spławikowe. Są trzy metody grunt, nawet cztery. Jest jeszcze mucha. Wędkarstwo muchowe, wędkarstwo spławikowe, gruntowe i spin. Kilka metod jest. No i nie każdy wędkarz też łowi wszystkimi metodami. Jeden łowi tym, drugi łowi tym, a trzeci łowi tym, a czwarty pije na rybach, gdy siedzi. I wszystkim od razu i tak nie dogodzi, nie ma takiej opcji, to nie istnieje. Także tutaj też radziłbym spokojnie poczekać, albo łowić innym systemem, albo po prostu siedzieć i czekać, 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 aż prawda wyjdzie któraś mapa i wtedy czekać, jak dadzą te wędki. Oczywiście ja jestem zdania, że powinni wydać jak najszybciej, ale jestem też realistą i wiem doskonale, że to jednak trochę musi potrwać, bo trzeba to zrobić. Rzuciłem na tą rybę, co chciałem, powiedziałem o konia. O konia teraz nie ma, bo zniknął. Czekaj, może rzucę w prawą stronę, no bo ten okoń faktycznie mnie zainteresował. Tu nie chodzi mi o dużą rybę, ale jak stoję, robię odcinek, już wydłużył mi się na mecz, mam ciągle czas. Czekaj, zerknę. Ale niewiele. Gdzieś tu. Robię zooma. Czy widzę jakoś tutaj rybę? Nie. No i zaczyna dalej być problem. Ale wróćmy teraz do tego. Tutaj oczywiście jestem realistą, wiem doskonale, że oni jednak na początku myśleli, że im to pójdzie łatwo. Tutaj teraz zauważyli te spore byki, które zrobili na początku i gierkę dopiero zaczynają łatkować. Łatkują ile się da. Raz załatkują dobrze, raz załatkują źle, ale w każdym razie systematycznie idzie w dobrą stronę. Teraz po prostu trzeba czekać. Oczywiście niektórzy nie będą czekać i już skreślili gierkę na samym początku. No to jest przecież ich sprawa. Jest wiele gierek, które się ogrywa albo nie ogrywa i każdy decyduje sam, w co gra. Ja teraz na przykład czekam na to, że mi tutaj podpłynął okoń. Niestety okoń nie chce podpłynąć. Ja się z tym denerwuję. Ktoś powie dlaczego. No bo ja lubię okonie, ale po co? No bo są pyszne. Teraz zauważyłem pływającego coś w oddali, ale nie wiem, co to było. Oddalę zooma, widzę tą rybę? No nie, ale widzę, że woda wygląda naprawdę pięknie. Ciągle będę myślał nad tym i przyglądał się dzisiaj, czy oni poprawili grafikę tutaj. Wygląda mi, że niby tak, to co widzę wizualnie wstępnie, no ale znowu niewiele widzę, no bo niewiele widzę. Widzę tutaj rybę? Nie widzę, ale zauważyłem tutaj rybę, tylko nie wiem, jaka tu płynie do mnie ryba. Chyba niewielki bas, no to rzucę bliżej, ale chciałem złapać dalej.
ryby, a niestety dalej jak rzucam, to ryby nie ma. No i bądź mądry, pisz wiersz. No dobrze, tutaj jest coś było, ale znikło. No ale spróbuję jeszcze raz rzucić. O. Czekaj, dam większy grunt. A potrzebny aż taki duży grunt? Nie wiem, zrobię zooma. Oddalę zooma. No płynie. Co tu? On okoń czy sandacz? To chyba sandacz akurat jest. Teraz nie jestem pewny. No tak mi się wydało, że jednak sandacz. Czekaj, przybliżyłem tak, żeby bas miał bardzo blisko. Zobaczymy, czy weźmie. Przypłynął jak durny pod spławikiem, ale było widać przynajmniej, że płynie pod spławikiem. No było widać, na zoomie bardzo dobrze widać. Ciągle krąży koło spławika. Nie jest to jakiś gigantyczny bas, ale może głodny. Wygląda na to, że jednak tak, jest głodny. Teraz zobaczmy, będę musiał go zaciąć. Jadne, jest ryba i jest świetnie, nie ma tego przycisku. Całkiem poważnie, oczywiście niektórzy jeszcze jedną rzecz, którą tutaj chcą, to podnoszenie tej ryby, gdy jest tutaj ciemno. Też tutaj bym to zmienił, nad tym popracował. To wszystko dzisiaj, łatka jest dostępna 22 listopada roku 2022. Jak widzicie, jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Co dalej? Nie wiem, obadamy, to wam powiem. Życzę pięknego, cudownego dnia i oby śniegu padało jak najdłużej. I oby był dobry mecz. Oczywiście, nagrywając wam ten odcinek, nie wiem, jaki jest wynik, bo się mecz nie zaczął. A film, jak dostaniecie, będzie po meczu. No i tak to mniej więcej wygląda. Cześć!